Następna osoba, którą chciałem zapowiedzieć, to jest Eliza Banasik. Proszę Państwa. Młoda, zdolna, wykonawczyni, ale trzeba Państwu wiedzieć, że Eliza zadebiutowała od razu z wysokiego A. Dlatego, że Eliza zadebiutowała, proszę Państwa, w programie Od przedszkola do Opola, w programie z piosenkami Jacka Kaczmarskiego. Ten program był jednocześnie taką akcją pomocową zbierania pieniędzy na leczenie Jacka i był wyemitowany w listopadzie 2003 roku i tam Eliza jako dziesięciolatka śpiewała, proszę Państwa, piosenkę O krok. Mając lat 13 zajęła drugie miejsce podczas Kołobrzeskiej Nadziei. Jest laureatką wielu festiwali, m.in. SFP w Krakowie, spotkań zamkowych w Olsztynie, czy pamiętajmy o Osieckiej. Eliza również wykonuje i nie tylko Jacka Kaczmarskiego, piosenki również Agnieszki Osieckiej czy Marka Grechuty. Jak Państwo już mieli okazję, przyjemność zauważyć, Eliza to jest wokalistka o potężnym, czystym głosie. Także z przyjemnością zapraszam ją na scenę.